doberek, dzień doberek. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i gorąco. I słuchajcie, pomyślałam, że dawno nie było, słuchajcie, vloga. Dawno nie było vloga i w sumie już z niektórymi z Was pisałam, że vloga planuję Wam na weekend, ale z tego tytułu, że dziś jestem w domu, jutro mam sprzątanie, to pomyślałam, że nagram Wam vloga już dzisiaj. Cóż, kurczę, tyle bym Wam chciała powiedzieć, że w sumie nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze zapraszam na vloga. Jeżeli ktoś ma urodziny, to oczywiście życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I bardzo przepraszam za ten chaos w tle. Strasznie co niektórych widzę, znaczy co niektórych jedną osobę, strasznie rozdrażniło tło. No wybaczcie, nie jestem w stanie mieć póki co innego. Wolę siedzieć w naturalnym tle, gdzie mam z tyłu kominek, kosmetyki, z tyłu rzeczy naturalne, kto każdy ma to w domu, zamiast na przykład na tle jakiegoś prześcieradła. Także mogłabym siedzieć tu, ale tutaj z kolei byście pisały, że są jakieś dziury w ścianie. Tu ściana pomazana, także Nie rozumiem, w jakim celu ktoś tutaj przychodzi. Chyba dla tła, także jak ktoś chce przychodzić dla tła, to nie tędy droga. Więc to wyjaśniam od razu na starcie. Także tło mam takie, jakie mam. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ogląda, to ogląda nie dla tła, a dla osoby, która chce Wam coś przekazać i z Wami się czymś podzielić. Więc to. Co zrobimy, słuchajcie? Zrobimy sobie dzisiaj na pewno jakiś makijaż. Ja przychodzę do Was oczywiście z kawą, Powiem Wam, że normalnie ja to niedługo tutaj chyba na jakiś zawał zejdę. Rzecz pierwsza, jaka mi się przytrafiła, to było wczoraj, nie, przedwczoraj. Wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj chyba, ja już nie pamiętam. Zawiesił mi się telefon, ale zawiesił mi się, słuchajcie, tak, że po prostu się nie odwieszał. Wcześniej mi się zawiesił już dwa razy, ale to w taki sposób, że zawiesił się i dosłownie tam, wiecie, resetowałam, klikałam, coś tam, przyciskałam jakieś tam przyciski i po prostu to jakby na nowo się pojawiało, a przedwczoraj zawiesił mi się szaleniec tak, że nie szło zrobić z nim nic. Po prostu nie działało na niego nic. Świeciła się cały czas u góry niebieska ta dioda, ta lampeczka z lewej strony, gdzie macie dwie. I po prostu nie hasało nic. Wyjęłam kartę, nic. Resetowałam, nic. Przeczytałam nawet sobie, gdzieś tam wyszukiwałam sobie w jakichś informacjach, co mogę uczynić, tam gdzieś był jakiś hard reset. Nie działało nic. Po prostu, słuchajcie, nie działało na niego nic. Także no ja już po prostu powiem Wam, że ja już miałam wczoraj właśnie, tak, czyli to było przedwczoraj, wczoraj miałam już normalnie jechać z rana do II i załatwiać ten temat, pytać się ewentualnie, czy oni to zrobią, czy jakoś mi pomogą. Telefon nie jest oczywiście ubezpieczony. Brawo. Nie jest ubezpieczony, a to dlatego, że słuchajcie, no najzwyczajniej nie stać mnie i szkoda mi pieniędzy wywalać na ubezpieczenie, gdzie za sam telefon przy abonamencie, kurczę, ja mam chyba prawie 60 funtów co miesiąc w abonamencie, za sam abonament, no to sorry, to ja bym miała 110 chyba. Czy tam nie wiem ile, bo ja nawet nie wiem ile tam się dopłaca za to ubezpieczenie, ale chyba około 3 dych, czy 4 dych, czy jakoś tak to jest, ja nie wiem. Ale powiem Wam, że dla mnie jest to dużo, za sam telefon można powiedzieć, że ja już bardzo dużo przepłacam, płacąc te 6 dych, kurde, co miesiąc, no to jak sobie policzymy za 12 miesięcy, czy tam za 24, to wiecie co, to ja bym miała takich telefonów, kurczę, nie powiem ile. Także to raz, więc miałam się udać i generalnie już nawet tak sobie z tyłu głowy, wiecie, mówiłam, że no co, no będę chyba zbierać sobie na nowy telefon, bo mi się kończy umowa, słuchajcie, ten kontrakt w sierpniu, nie, sorry, wrzesień albo październik, a w sierpniu można już tam sobie wybierać jakiś nowy na przykład sprzęt, nowy telefon. Więc ja już myślałam, że w sierpniu po prostu ja podziękuję, zrezygnuję chyba z kontraktu, a te pieniądze, które bym płaciła przez najbliższy kolejny rok po 60 funtów, po prostu bym odłożyła sobie szybciej i kupiła nowy telefon. Wiadomo, że byłby to nowszy od tej 7 Edge. Od tego 7 Edge, więc brałabym raczej 8, no raczej nie tą plus, tylko zwykłą 8, czyli miałabym o jeden model w sumie nowszy telefon, ale jak na moje potrzeby, słuchajcie, w sumie by to mi wystarczyło.
No ale ku memu zdziwieniu wczoraj po prostu jak nigdy nic, najpierw się w ogóle przestało świecić światełko, on się tak jakby, ja nie wiem, rozładował, no i podłączyłam go do ładowania i dopiero wtedy zaskoczył. Także czym prędzej usiadłam, pospisywałam sobie numery telefonów, ja nie bardzo ogarniam ten temat i powiem Wam, że ja nie wiem jak to się tam robi, żeby pozgrywać to, że to ma być na karcie pamięci, a to na karcie telefonu, dla mnie jest to wszystko skomplikowane. Nie chciałabym przedobrzeć. Oczywiście, że tam jakieś, wiecie, no wchodzę w ustawienia i to co, przepraszam, to co rozumiem, no to rozumiem, ale ja generalnie stronię od takich czynności, bo ja się boję, że coś, wiecie, że chcąc dobrze, ja przedobrzę. A wiecie, jak to jest teraz w tej technologii, wystarczy, że coś klikniecie nie tak i kurde, wszystko się pójdzie walić, także tego nie chciałam. No i co? Zresetowałam telefon, przywróciłam ustawienia fabryczne oraz tam jakaś aktualizacja najnowszego tego tam, jak to się mówi, tego tam, no ten software, czy jak to się tam, no jak to się mówi, aktualizacja oprogramowania też została zrobiona, więc na razie działa, słuchajcie, ale... Nie było mi szkoda, słuchajcie, tam jakiś notatek i tak dalej, bo ja to wszystko gdzieś tam mam w ogóle jakieś kopie pozapisywane też w notesach. Zdjęcia staram się systematycznie zgrywać na laptopa. Piosenki to nie problem, zawsze można sobie ściągnąć. Aplikacje również pamiętam mniej więcej te, z których najbardziej korzystam, więc też można je ściągnąć. Ale powiem Wam, że no nie wiedziałabym jak nagrywać, bo ja od powodzi tej, znaczy powodzi od tego zalania mieszkania, domu, jeszcze nie odpalałam mojego aparatu. Nie odpalałam, ja muszę go naładować i w ogóle zobaczyć, czy on będzie działał. Ja aż się boję po prostu, on tutaj sobie biedny leży, siedzi koło mnie i boję się, słuchajcie, go włączyć, bo po prostu szkoda mi będzie, jak on został zalany. No, więc on sobie tutaj jakby schnie, przyjdzie taki dzień, gdzie może go odpalę, a telefon naprawdę nagrywa dobre filmy, dobrej jakości, dobra jest rozdzielczość, naprawdę nie potrzeba nic takiego super ekstra i tak dalej. Gdzieś tam czasem któryś z Was napisze, że jak na przykład się maluje, to że nie widzicie rzęsy, że coś tam, że te zbliżenia, ale słuchajcie, no mój kanał nie jest kanałem beauty, mój kanał nie jest kanałem makijażowym, więc moje makijaże nie są po to, żebyście się nimi inspirowały i żebyście je odtwarzały, a nawet jeżeli ktoś bardzo będzie chciał odtworzyć, to ja pokazuję, jaki kolor używam i na którą część powieki ja to kładę, a takie jakieś zbliżenia i tak dalej, uważam, że jest masa kanałów dziewczyn, które naprawdę robią to przepięknie, znają się na rzeczy, robią super makijaże. U mnie w subskrypcjach również znajdziecie parę takich osób, także tam zachęcam i zapraszam, tam macie jakość specjalnie przystosowaną do tego, że dziewczyny tworzą dla Was makijaże. Są tutoriale i tak dalej i wtedy gdzieś tam jest ta twarz faktycznie zbliżona jak najbardziej się da, bo z kolei jest to tematyka tylko i wyłącznie makijażowa. Także u mnie jest po prostu luz bluz. Więc to tak. Więc taka historia była z telefonem. Kolejna rzecz, jaka u mnie się, słuchajcie, dzieje, no to w końcu ktoś wszedł już na dom. W końcu ktoś wszedł do mojego domu. Chodzi o to, że w końcu byłam na wizytach dwóch, gdzie faktycznie już tam robotnicy jacyś zaczęli działać 2 dni, czyli czwartek i piątek, czyli czwartek i piątek. Środę i czwartek, czyli wczoraj i dzisiaj, tam mają być, mieli wczoraj spędzić i dzisiaj mają spędzić, nie wiem jak z piątkiem, w piątek powiedzieli, że dadzą mi znać, zadzwonią, także będę czekała na dalszy ciąg wydarzeń, nie wiem, na pewno zajrzę tam w piątek po południu, żeby zobaczyć mniej więcej chociaż co tam zdziałali, co zrobili, zobaczymy. Rzecz kolejna, podczas gdy byliśmy na weekend w Iwszem, no to mało się odzywałam, za co przepraszam, ale to są takie nasze początki. Ja Wam powiem, że ja nie chcę jeszcze upubliczniać zbyt dużo, nie chcę potem znowu usuwać jakąś, wiecie jak to jest w życiu, na początku wszystko jest pięknie, chcemy się dzielić, chcemy się cieszyć, ja się chciałam z Wami dzielić tym, co u mnie, potem wychodziło jak wychodziło i nagle, jeżeli z kimś się zaczynałam spotykać, a potem przestawałam, to już wielkie halo, o Boże, bo ona już jest z kimś nowym. Takie jest życie i od tamtej pory stwierdziłam, że nie chcę tak za bardzo jakby
pchać tutaj Tomka przed kamery, bo nie wiem, co będzie. Po prostu najzwyczajniej nie wiem, co będzie. Czy my ze sobą będziemy, czy nie będziemy, czy przetrwamy, czy nie przetrwamy, czy damy radę, czy nie damy rady. Dzieciaki się ze sobą też oswajają, dzieciaki się też przyzwyczajają i sporadycznie gdzieś postaram się na pewno coś nagrać, ale wybaczcie, że po prostu ten czas, kiedy spędzamy my w weekendy, no to staram się jakby unikać kamery. Z tego względu właśnie nic nie nagrywałam w poprzedni weekend. Teraz postaram się jakoś to ponadganiać. Będę starała się Wam chociaż właśnie o takim vlogiem też gadanym, bo w sumie chcecie słyszeć, chcecie wiedzieć, co u mnie. Też chcecie trochę gonitwy po sklepach, ale wybaczcie, na to ja po prostu potrzebuję swobody. Swobody, czyli mniej więcej chodzi mi o to, że musiałabym być bez dzieci. Jak Wy sobie wyobrażacie, że co, że ja powiem: dzieci, stójcie, czekajcie tutaj pół godziny, bo ja muszę wejść do sklepu, bo dziewczyny chcą zobaczyć to czy tamto. No hello. Hello, hello, ale tak się nie da. Najzwyczajniej się tak nie da. Jak spędzam czas z dziećmi, to spędzam czas z dziećmi, lepiej byłoby, jakbyście doceniły chociażby nawet ten fakt, że gdzieś tam się wbiłam do jakiegoś sklepu, żeby chociaż wam pokazać namiastkę tego, co jest. Więc dałam wam palca, a słyszę, że chcecie rękę. Nie lubię czegoś takiego i dlatego o tym teraz mówię. Więc starajcie się jakby cieszyć tym, co staram się wam przekazywać. Starajcie się jakby doceniać to, że się staram, aniżeli doszukiwać się jeszcze nie wiadomo czego. Jak nie macie dzieci, możecie mieć swobodę, możecie chodzić po sklepach, no to po prostu wam zazdraszczam. Ja niestety takiej swobody nie posiadam. Mam dzieci i ja nie zamierzam poświęcać dzieci, kazać im siedzieć przed sklepem tylko dlatego, bo są wśród was takie, które piszą mi, że Aga, no ale wejdź i pokaż więcej i tak dalej. No ja nie jestem małpka w zoo, nie jestem od pokazywania. Jeżeli coś już chcę dla Was zrobić, to chciałabym bardzo, żeby to Was jakoś w miarę usatysfakcjonowało, żeby to Was chociaż trochę cieszyło. Bo naprawdę nie jest łatwo być rodzicem i nie jest łatwo też nagrywać. Jak z tego co widzę, to większość dziewczyn mimo wszystko jest singlami, nie mają dzieci. Większość, mówię, dziewczyn, te, które ja oglądam bynajmniej. A jeżeli mają, no to mają to jakoś, wiecie, pogodzone, że na przykład YouTube jest ich pracą i YouTube'em się tylko zajmują niczym na przykład innym, lub mają po prostu obok pomoc. Gdybym ja miała kogoś w domu, kto by mi się zajmował dziećmi, oczywiście, że nagrywałabym Wam każdego dnia, codziennie, codziennie coś innego, także uszanujcie bardzo, proszę, i docencie to, że mimo wszystko, mimo sytuacji, w jakiej ja się znajduję, gdzie tutaj nie mam żadnej pomocy do dzieci, no staram się mimo wszystko dla Was naprawdę być na bieżąco, nagrywać jak najwięcej się tylko da. Także to tak bardzo chciałabym posprostowywać pewne rzeczy. Kolejna rzecz, którą dzisiaj też nawet zauważyłam, bardzo też proszę, nie czepiajcie się na przykład słownictwa. Ja wiem na przykład, kiedy się coś mówi poprawnie, kiedy nie, ale uwierzcie mi, że jak się siedzi przed kamerką, to naprawdę czasami zapomina się języka po prostu w gębie, jak to się mówi. Uwierzcie mi, że czasem tak łatwo jest popełnić błąd, że ja czasami sama się dziwię, jak oglądam potem na przykład swoje filmy i mówię: Boże, czemu ja tak powiedziałam? Jak ja to powiedziałam? Co to za słowo na przykład? Także to jest po prostu jakiś taki, wiecie, słowotok dosłownie Wam się włącza i nieraz pokazuję podkład, a mówię do Was na przykład, że no i założymy sobie tą bazę, czy coś w ten deseń. Pokazuję Wam zupełnie coś innego, mówię o czymś innym. Także to są normalne rzeczy, które się zdarzają, ale więcej dystansu, więcej zrozumienia i uwierzcie mi, że nie będziemy się tak nawzajem czepiać. Po prostu wybaczcie nam, że czasami coś źle powiemy, nikt nie jest nieomylny, nikt nie jest idealny i Wam się również zdarza, tylko Wam łatwiej jest to oceniać, bo oglądacie nas na ekraniku, a my Was nie możemy słyszeć, więc możecie być głupio mądre. Ja też mogę być głupio mądra, słuchajcie, w komentarzach, gdzie obejrzę czyjś filmik i powiem: no ale przecież powiedziałaś na przykład, nie wiem, A zamiast B lub C zamiast B. Rozumiecie, o co chodzi? Także nie czepiajmy się. Widzimy, co ktoś pokazuje, chcemy to zobaczyć, a nie czepiajmy się na przykład takich właśnie jakichś pobocznych rzeczy, takich, wiecie, takich obok. Bo to nie ma sensu, naprawdę to nie ma sensu. Cześć, kot! Chodź, powiedz dzień dobry. Powiedz cześć! Gdzie ty byłaś? Była już na słońcu, słoneczko mamy od rana. Powiedz cześć! Powiedz dzień dobry! Dzień dobry, powiedz dzień dobry. Ojeju, moje piękne oka. Dzień dobry. Ciepło jest na słońcu. Pójdziemy zaraz na słoneczku, tak. Ale powiedzcie mi, czyż ona nie ma pięknych oczu? Zobaczcie na te oczy moje magiczne.
I piękne czarne oczy, widzę czarne oczy. Tylko, że tu mam jakieś niebieskie. Takie szalone, takie magiczne, takie, jak to się mówi, takie hypnotize. No. Dobra, już starczy tej miłości. Kolejna rzecz, jaką Wam chcę powiedzieć, to jest to, że. No, co niektóre się uśmieją. To jest to, że odstawiłam na razie witaminę C jednak. Odstawiam witaminę C i chyba, ale to chyba, odstawię retinol. Wrócę chyba jednak do nich, słuchajcie, nieco później. Dlaczego? Tak, teraz pewnie powiecie, bo ci pisałam to czy tamto. Też jest w tym racji trochę. Natomiast ja zauważyłam, że ja nie umiem po prostu chować się przed słońcem. Ja wiem, że jak ja będę używać sobie cokolwiek z filtrami, to twarz nie będzie mi się opalała. Wiecie, o co chodzi? Natomiast jakby zaprzeczam sama sobie, tu używając retinol, tutaj używając witaminę C, tutaj sobie coś chcę powygładzać i tak dalej, polepszyć karnację, cerę i w ogóle. No a mimo wszystko jakoś na te słońce po prostu się wystawiam samowolnie. Ja po prostu tego nie kontroluję. To jest powód, dla jakiego odstawiam. Odstawiam po prostu, wrócę do tego jakoś wrzesień, październik, jakoś tak, albo listopad. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Czyli w te takie chłodniejsze dni. Natomiast teraz jak najbardziej chcę gdzieś tam móc się trochę wystawić na słońce, tak jak dzisiaj znowu piękny dzień, więc na pewno wyjdę sobie gdzieś na godzinkę tutaj na trawę. Trawnik mi skosili, słuchajcie, przyjechali panowie, no i skosili mi trawę. Także super. I co? I bardzo mnie korci znowu używanie czegoś nowego, testowanie czegoś nowego. Ja nie umiem wytrwać przy jednym produkcie długo, 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 długo. Także ja stosowałam retinol, włączając potem po jakimś czasie witaminę C. Jeżeli chodzi o moją cerę, ja nie zauważyłam jakichś takich ubocznych rzeczy. Poza tym, że faktycznie gdzieś miejscami mnie ta cera nie piekła, tylko tak swędziała. Faktycznie to jest prawda, natomiast nie zauważyłam żadnego złuszczania, nie zauważyłam żadnych plam, może gdzieniegdzie jakieś takie kropki, nie kropki. To nawet nie były krosteczki, tylko takie czerwone punkciki, takie, no może nawet tu gdzieś odrobinkę będzie widać, takie leciutko, leciutko zaczerwienione. Sorry. Więc to jedyne, co zauważyłam. Także ja na razie odstawiam te dwa produkty z The Ordinary, bo bardzo byłam ciekawa tych produktów. Ja byłam ich tak ciekawa, że po prostu ja nie mogłam się powstrzymać i nie jestem w stanie, słuchajcie, używać wszystkiego na raz, bo tak się nie robi. I to nawet nie jest zdrowe dla naszej skóry. A tego byłam mega ciekawa i bardzo chciałam zobaczyć, jak się to spisze. No, a nie mogę po prostu, jakby wiecie, łączyć retinolu z innymi produktami też, gdzie znajdujemy w środku w składzie retinoidy, także no musiałam coś, no i oczywiście jeżeli też nie używamy filtrów, więc ja troszeczkę odsunę jakby tamtą pielęgnację, teraz jestem z tym, do tego używam właśnie walcenę, czyli walcenę te serum. Aczkolwiek ja sobie teraz rozplanuję, jak ja to zrobię. Czy będę używała te serum z kremem? Już Wam pokażę krem. Czekajcie, mam jeszcze tutaj ten krem. O, i jeszcze to używam. To używam sobie tak sporadycznie. Jest napisane, że można to spokojnie sobie fajnie aplikować na wieczór. Ja wcześniej to używałam na dzień, nic mi się nie działo. Natomiast tak jak mówię, to jest olejek. Tutaj mamy dwa produkty, też takie w takim serum w tych buteleczkach, więc nie chcę tak przeładowywać tej mojej twarzy. I sobie ustalę. To prawdopodobnie będę stosowała sobie wieczorem, po prostu wieczorem, to serum z tym kremem będę nakładała sobie na wieczór. Natomiast w ciągu dnia postaram się właśnie aplikować te dwa serum, sera, czyli te dwa produkty. Tutaj mamy nawilżenie, tutaj mamy takie jakby wypełnienie i tutaj mamy kwas hialuronowy, przepraszam, niby 100% i tu mamy Delia kolagen 100%. Także, no, takie dwa produkty sobie włączyłam. Są to produkty, które ja dostałam w paczuszce od Asi, której serdecznie dziękuję, bo ja strasznie byłam ich ciekawa, strasznie, strasznie. Także bardzo, bardzo się cieszę, że mogę je wypróbować. Jeżeli chodzi o konsystencję, słuchajcie, jest świetna. Tutaj mamy taką totalnie przezroczystą, to jest dokładnie, słuchajcie, sytuacja lubi się powtarzać. Ja taki ten hialuronik, coś tam, eliksir, nie eliksir, hialuronik.
Jałów Eliksir. Miałam dokładnie w tej samej postaci. Kolejna rzecz, jaką też mam w takiej postaci, już Wam pokażę, to wszystko jest właśnie w takich przeźroczystym, takim jakby lekko też może delikatnie żelowej konsystencji, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. O, takie mam te produkty i to jest coś, co będę chciała wykorzystać. Tu mam Bioven Hyaluronic Jałów Eliksir. Nie powinno już go tu być dużo, bo ja go dość często używałam i praktycznie używam go codziennie. A tu mam Lalux Multi-Lifting Hybrydowy. Tylko ja się teraz tu zastanawiam, 6 miesięcy, no i właśnie, tu jest ta sytuacja, że mi się wydaje, że ja tu już mam więcej niż 6 miesięcy. Dlatego ja się obawiam, czy to po prostu jeszcze działa. Czy to jeszcze może działać? Dajcie mi znać, mi się wydaje, że już nie. Jest to przeciwzmarszczkowe serum, maksymalnie odmładzające, 100% hyaluronic acid, czyli kwas hialuronowy, ale to zdecydowanie już ma więcej niż 6 miesięcy, bo ja to zakupywałam sobie w Polsce. Także myślę, że ten produkt będzie mógł polecieć naprawdę do śmietnika. Niestety, naprawdę niestety, no ale jaki sens jest trzymać mi coś, co po prostu jakby już straciło na ważności. Natomiast to jest Nufcia Chromcia i te dwa produkty, gdzie ja tu położyłam, te dwa produkty od Asi Nufcia Chromcia i będę chciała się skupić. Fajne ampułki, ciężej mi się aplikuje tutaj ta formuła, to jest taki, ja nie wiem, mam takie mleczko. Zobaczcie, takie mleczko trochę gęste i trochę ciężko mi w tą pipetkę tutaj to załadować, ale jakoś daje radę. Jeżeli chodzi o zapach, jest naprawdę przyjemny, bardzo taki mleczny. To jest ten kolagen, a tutaj właśnie mamy ten Hyaluronic Acid i tutaj mamy, zapach jest prawie niewyczuwalny, a jeżeli już to taki lekko morski, tak bym go porównała. Fajne dwa produkty, dajcie mi znać, czy Wy je używałyście, używacie, czy je znacie, czy je polecacie, czy też nie. W sumie w ogóle dajcie mi znać, bardzo proszę w komentarzu pod filmem, jak się do nich ustosunkowujecie. Dobra, jeszcze chwilę mogę pogadać, do 30 minut myślę, że spokojnie mogę zrobić Wam pierwszą część tego vloga, a vloga Wam pociągnę może przez weekend. Rzecz kolejna to jest Diaderma i to jest właśnie ten karotenowy olejek i on jest bardzo, bardzo fajny. A co on powoduje? Słuchajcie, powoduje to, że moja skóra robi się taka, wiecie, marchewkowa. No, czyli robi się taka, tak w takim fajnym kolorze. To jest dokładnie w takiej buteleczce w szklanej. Żałuję, że nie dali pipetki, minus. Także bardzo tutaj kieruję słowa do Diadermy. Słuchajcie, pomyślcie nad pipetką. Pięknie pachnie. To jest coś fantastycznego. Ja nie wiem, czego to jest zapach, ale ja go uwielbiam. Jeżeli chodzi, słuchajcie, patrzcie. Taki jest kolorek tego czegoś i on tak właśnie też wygląda potem na twarzy, na skórze. Także zaraz Wam tutaj to zademonstruję. Zobaczcie. I rozprowadzacie i te miejsce się robi takie, no takie, no, zabarwione takie po prostu, takie marchewkowe. Takie jak wiecie, jak się pije dużo soków z marchw i przecierowych, to potem cera jest taka fajna, taka brzoskwinkowa, taka pomarańczowo trochę, no pomarańczowo bardziej niż brązowa. No pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach, po prostu uwielbiam. Także bardzo jeszcze raz serdecznie Asi dziękuję za możliwość po pierwsze przetestowania, a po drugie naprawdę za coś fantastycznego, bo to jest coś fantastycznego. Dla mnie ten zapach jest, nie wiem, po prostu, nie wiem czy tak macie, ja jestem po prostu freak zapachowy i ten zapach jest totalnie moim zapachem. Strasznie mi się on podoba i strasznie lubię go czuć pod nosem, także polecam Wam ten produkt. Więc to jest kolejne coś nowego, co ja włączam teraz do mojej pielęgnacji, bo też pytacie o filmy z pielęgnacją, czy będzie, czy nie będzie. Więc pielęgnacja moja wieczorowa to właśnie będzie olejek, to właśnie będzie te serum z walceny oraz krem. Krem, który w sumie można używać na dzień i na noc, ale z racji tego, że on jest dość gęstym kremem, ja będę go używała sobie na noc. Czyli te trzy rzeczy będę nanosić na noc, natomiast te dwa serum będę używała sobie na dzień, dlatego że ich formuła jest bardzo lekka, bardzo przyjemna, bardzo wodnista i będzie fajnie się spisywać, myślę tak, na cały dzień, nawilżać mi tutaj będzie mój face. No i słuchajcie, jest rzecz, którą odkopałam, nie odkopałam, tylko wyjęłam z pudełka. Jestem jej bardzo ciekawa i właśnie to sobie chyba włączę do mojej pielęgnacji dziennej. I już Wam powiem, co to będzie. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda, ale jestem tylko tak ciekawa, że z chęcią właśnie odstawię i zmienię pielęgnację po to, żeby właśnie przetestować i sprawdzić, jak się spisze tutaj ten produkt. A o czym mowa? Jest to oczywiście coś z paczki PR-owej od Eveline Cosmetics i jest to Magic Skin CC.
Tak to wygląda. Upiększający krem nawilżający na zaczerwienienia. Ja już Wam mówiłam, że ja zaczerwienień nie mam, aczkolwiek malutkie zaobserwowałam po używaniu retinolu i witaminy C. Jest to 8 w 1, wyrównuje koloryt, chroni przed UV i smogiem, rozświetla i wygładza, intensywnie nawilża, minimalizuje niedoskonałości, redukuje oznaki zmęczenia, łagodzi podrażnienia, optycznie odmładza. Wszystko normalnie dla mnie. Także do cery suchej i wrażliwej. Dużo o nim tutaj można sobie poczytać. Nie wiem, jak to wygląda. Zaraz Wam wszystko pokażę. Ja to będę patrzyła tutaj pierwszy raz. Tak wygląda ta tubeczka. Sprawdźmy. Ja właśnie mam naniesione gładkę cera po tych właśnie tutaj, po tych wynalazkach. Fajna gładka cera i czujecie takie fajne nawilżenie, więc czujecie naprawdę taką gładkość, taki po prostu taki aksamit na skórze. Więc ja będę stosowała właśnie ten krem na dzień i to mi posłuży jako, słuchajcie, taka dziwna konsystencja i ma w środku takie nie kuleczki. Ej, kot! Ma w środku takie, to jest jak taka pasta. Ej, dziewczyny, to jest trochę jak ten, jak taki maseczko peeling, tak wygląda. No dobra, nie wiem, ile tego mam nałożyć. Spróbuję może tylko tyle. Fajny, przyjemny taki nawet zapach, ale powiem Wam, że zdziwiła mnie konsystencja. Buteleczka jest taka bardzo świecąca, tak jakby dawała nam do zrozumienia, że ten produkt rozświetli nasz face. No i sprawdźmy. Nie, no i słuchajcie, tak jak widziałam te jakieś kuleczki czarne, tak teraz nie widzę nic. Dobra, rozcieramy, rozprowadzamy. Rozprowadza się całkiem przyjemnie, słuchajcie. Cera jest taka gładka. Ja lubię bardzo tą gładkość taką po tych produktach niektórych, naprawdę. Gładkość cery po prostu, no, wynagradza mi tutaj wszystko. Ja wiem, że ktoś mi teraz napisze, wiecie, jak tutaj są jakieś dermatolożki i w ogóle są dziewczyny jakieś kosmetyczki, nie kosmetyczki lub takie, które po prostu w tym temacie siedzą, to mi pewnie napiszecie, że Aga, ale na przykład nie zmienia się tak często, nie odstawia. Słuchajcie, ja dopóki nie widzę, że coś się dzieje z moją skórą, nie widzę tutaj żadnych problemów ani jakby przeciwwskazań. Ja jestem też na tym kanale po to, żeby Wam testować, żeby Wam mówić co i jak. Także ja nie widzę absolutnie problemu. Tak wygląda, słuchajcie, ten krem. Ja jeszcze sobie go troszeczkę dam jakby tutaj więcej pod oczy. Aczkolwiek pod oczy mam ten z Eveline'a i w sumie dzisiaj go nawet nie użyłam. Ale okej. Nic się nie dzieje. Sobie tutaj naniosę ociupinkę. No jeżeli ma tutaj, wiecie, działać na zmęczoną twarz, no to chyba okolica tutaj oczu jest zawsze jakby najbardziej narażona na te nasze zmęczenie i tutaj w tej okolicy jakby widać chyba je najbardziej. No zobaczymy, słuchajcie, fajnie się rozprowadza, cera jest gładziutka taka, wiecie co, troszeczkę czuję się jakby ten krem był z silikonem, takie macie poczucie, jak używacie bazy z silikonem, to czujecie takie wygładzenie, taką gładkość, wiecie o co mi chodzi. No po prostu soft face'a mam teraz, no takie smooth normalnie, naprawdę super, zobaczymy, no zobaczymy, postosuję go sobie dłużej, żeby Wam coś móc powiedzieć, jak na razie to czuję tylko tą taką gładkość, takie coś fajne, zobaczymy i ładnie pachnie. Fajny ma zapach, bardzo taki, no fajny, upiększający krem nawilżający, CC 8 w 1. Niby jest też tutaj napisane, on chyba powinien ciemnieć, bo jest napisane, słuchajcie, co mnie zaintrygowało. Sposób użycia, codziennie rano nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy, odczekać do całkowitego wchłonięcia. Krem CC może być stosowany jako krem pielęgnacyjny, słuchajcie. Baza pod makijaż lub jako podkład. Krem może być stosowany jako podkład, czyli sugeruje tutaj mi producent, że co, że on zacznie mi ciemnieć? Ja nie kumam, słuchajcie. Może być stosowany jako podkład. W celu uzyskania mocniejszego krycia można nałożyć więcej niż jedną warstwę. Dobra, to idziemy. Chociaż w sumie chciałam dzisiaj przyjść do Was z testem czegoś, więc nie, może nie dzisiaj. Może nie dzisiaj, bo w kolejnej części ja chcę Wam przyjść z testem pewnego podkładu, pewnej nowości. Więc na razie tak zostawię. Dziwię się, że można tutaj zastosować to jako podkład, bo muszę sprawdzić, czy on będzie ciemniał.
Słuchajcie, jestem w szoku. Zobaczymy. Jak na razie fajny, jak na razie pięknie pachnie, fajnie wygładza cerę i ujednolica na pewno, ale zobaczymy, jak się spisze. Także to jest znowu jakaś nowa rzecz, którą wprowadzam do mojej pielęgnacji. To jest informacja dla tych, które pytają. Także mam tutaj trzy rzeczy, które będę stosować. Na wieczór jako pielęgnację i mam tutaj trzy również chyba rzeczy. Poczekajcie jeszcze raz. Wkładam sobie to do pudełek. Nie wiem, mam jakąś chorobę. Wy też macie chorobę taką, że nie chcę Wam się wyciągać rzeczy z pudełek i trzymam z pudełkami po prostu. A przecież one dużo mniej miejsca zajmują mi bez pudełek. Ale spoko. I to będą moje trzy rzeczy na dzień. Póki co, do tego być może jeszcze tylko włączę, bo jakby nie było, to fajnie nawilża i tutaj ma nam też feelingować, czyli ma nam, słuchajcie, wypełniać jakby zmarszczki, to ma wygładzać, więc myślę, że jak do tego zastosuję, słuchajcie, jeszcze tylko krem pod oczy, zaraz Wam pokażę, to nic się takiego nie stanie. A krem już zaczęłam stosować, dlatego ja myślę, że jak go tutaj podłączę pod tą jeszcze tu pielęgnację, a to się nic nie stanie. I to jest dokładnie ten kremik, to jest Royal Caviar Therapy, redukcja zmarszczek i regeneracja komórek. Taki oto z Evelyn Cosmetics. Ja go zaczęłam już stosować, buteleczka jest bardzo, słuchajcie, podobna do tej tutaj, do tej. Też taka świecąca. No i sobie zastosujmy krem pod oczy. O! Ja nie będę go, postaram się nie dawać zbyt aż tak dużo. Wiemy, że tutaj skóra koło oczu jest najbardziej taka wrażliwa, najbardziej cienka, najbardziej delikatna. No i okej, delikatniutko sobie to tutaj rozprowadzę. I tak oto będzie wyglądała moja, słuchajcie, pielęgnacja poranna oraz wieczorowa. Wieczorem myślę, że jeżeli jeszcze będę nagrywać, i nie zapomnę, i dzieci mi pozwolą, to przypomnę się Wam, czyli odezwę się do Was z tą pielęgnacją moją wieczorową i znowu przypomnę, co używam wieczorem. Także taka oto zmiana, w mojej pielęgnacji. Dobrze, widzę, że już gadam do Was 32 minuty, to ja myślę, że chyba na tym postanę. Na tym stanę, o, na tym się zatrzymam i przyjdę do Was z kolejną jakby częścią, a w tym momencie po prostu zrobię cięcie. Także bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Do usłyszenia w kolejnej części vloga. Bajo!